Czas kolęd trwa w najlepsze i skończy się dopiero za 2 tygodnie. Dlatego w dzisiejszym programie pokażemy, jak na chwałę Narodzenia Zbawiciela śpiewało się w koszalińskim kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Będzie relacja z koncertu laureatów drugiego międzyszkolnego konkursu kolęd i pastorałek zorganizowanego przez tę parafię i drugie liceum ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego. Wspomnimy też Moje Betlejem zespołu Skaldowie. Prawie 300 wykonawców zgłosiło się do udziału w drugim międzyszkolnym konkursie kolęd i pastorałek. Przesłuchania odbyły się w połowie grudnia, a koncert laureatów w Święto Trzech Króli. Wyłonieni w konkursie młodzi wykonawcy wystąpili w wypełnionym do ostatniego miejsca kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Głównymi organizatorami konkursu są dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Koszalinie oraz proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Chyba to się zrodziło z bardzo prostej przyczyny, ponieważ proboszcz, czyli ksiądz Andrzej Chryczkowian, jest uczniem mojej pierwszej klasy w historii mojego zawodu. I kiedyś przechodząc koło kościoła sobie pomyślałem, że może nauczyciel, wychowawca i uczeń właśnie zrobić konkurs kolęd. I to się tak fajnie jakoś przyjęło, nawet no jest duże zainteresowanie.
By zaśpiewać w drugiej edycji konkursu, wystarczyło zgłosić swój udział z jedną dowolną kolędą lub pastorałką. Cała reszta już była oceniana przez jury. Strój, inwencja, no i oczywiście tekst i wyśpiewanie melodyjne pastorałki bądź kolędy. Skąd są wykonawcy? Czy tylko z Koszalina? Oj nie, nie. Mamy i z Sianowa zespół, i z Ostrowca. Byli wykonawcy z Manowa, z Białogardu, z okolicznych miejscowości. Nie tylko Koszalin w tym roku gościł na naszym przeglądzie. Więc jaka jest kolędowo-pastorałkowa kondycja Pomorza Środkowego? No myślę, że doskonała. Bardzo dużo chętnych zespołów i solistów i podmiotów, które chciały wystąpić. Oceniała między innymi pani Maria Dąbrowska, która jest znaną postacią u nas, więc stwierdzała, że faktycznie muzykalnie i rytmicznie bardzo wysoko i doskonale. Ocenianie jest zawsze ciężkie, szczególnie, że ta młodzież jest naprawdę niesamowicie zdolna i niesamowita praca jest wykonana przez opiekunów tych zespołów, tych solistów, więc każda ocena dla nas jest ciężka i dyskutujemy długo i zastanawiamy się naprawdę, żeby nikogo nie skrzywdzić, tym bardziej, że dzisiaj osoby występujące przedstawią niesamowity poziom, naprawdę. Co przede wszystkim jest brane pod uwagę przy punktacji? No oczywiście wykonanie, tak? Czystość, opanowanie tekstu, ponieważ niektóre kolędy były śpiewane, było wiele refrenów i zwrotek. Również patrzymy na strój, patrzymy na to, czy jest zaangażowanie zespołu, czy jest wykonanie a cappella. Wszystkie te elementy są brane pod uwagę. Mi to moja pani od religii i od razu mnie tam zgłosiła, więc nie miałam wyboru. Skoro od razu cię zgłosiła, to znaczy, że jesteś już dobrze znana w swoim gimnazjum jako śpiewająca uczennica? Tak, każde konkursy, różne przedstawienia, zawsze muszę śpiewać. Powiedziałaś, że twoja Mizerna Cicha jest jedną z trzech wersji tutaj wykonanych. Dlaczego zdecydowałaś się na kolędę tak znaną i tak popularną? To było celowe, żeby mieć konkurencję? Nie chciałam mieć konkurencji. Myślałam właśnie, że będzie to jedna z piosenek, która będzie mniej znana, ale lepiej się czuję w wolnych piosenkach, gdzie można przekazywać swoje emocje. I jakoś tak wyszło. Jak się przygotowywałaś do tego wykonania rewelacyjnego? Jeżeli mam szczerze mówić, to dzień przed przesłuchaniami uczyłam się tekstu. W ogóle się nie przygotowywałam, występowałam z marszu.
W wieku kilkunastu lat trochę łatwiej znaleźć w sobie odwagę, by wystąpić w kościele pełnym ludzi. Wśród wykonawców nie zabrakło jednak kilku maluchów, zachęcanych i wspieranych przez rodziców. W kolędowaniach z Eleni i Haliną Frąckowiak na trzecie tego typu spotkanie z gwiazdą parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha zaprosiła w tym roku zespół Skaldowie z ich świątecznym przedstawieniem Moje Betlejem, skomponowanym przez zespół do wierszy zmarłego w grudniu poety Leszka Aleksandra Moczulskiego. Skaldów wsparli koszalinianie, połączeni w chór, towarzyszący w tle podczas wszystkich utworów. Często nas ostatnio ludzie pytają, Skaldowie, czy wy jeszcze żyjecie, czy wy jeszcze gracie? A tu jak Państwo widzicie, jeszcze żyjemy i nieźle się mamy. A już od 25 lat jeździmy po całym świecie i śpiewamy Moje Betlejem. A więc posłuchajcie, czym ostatnio żyje zespół Skaldowy.